14 maja, czyli dzisiaj, spotykamy się z przedsiębiorcami w Myszkowie. Skąd się wziął pomysł? No, przyczyna była iść prozaiczna, na boisku piłkarskim, grając z jednym z członków zarządu, jak to tak nazywam, bo to nomenklatura w cechu jest zupełnie inna. Zrodził się pomysł, że przedsiębiorcy mają określone potrzeby i te określone potrzeby powodują, że być może należałoby skierować do nich jakąś ofertę. Zrodził się pomysł, żeby zorganizować seminarium, które dostarczy taką bazową wiedzę na temat pozyskiwania środków na różne pomysły inwestycyjne. To, jak to wyjdzie, ile osób przyjdzie, to już zależy od środowiska przedsiębiorców w Myszkowie. Cel tak naprawdę jest taki, że chcielibyśmy ożywić środowisko biznesowe. To nie znaczy, że środowisko biznesowe nic nie robi, tylko czasami spotykamy się z takimi narzekaniami na niejasną informację, pewne niedomówienia. No i cech podjął taki pomysł wspólnie ze mną, żeby można było zainicjować cykl być może takich spotkań. Natomiast no, ze spotkania na spotkanie będziemy pytać, co by ewentualnie interesowało przedsiębiorców, jaki rodzaj wiedzy, ale zależy nam na tym, żeby to była wiedza praktyczna. Czy to wyjdzie, no to tak naprawdę zawsze życie to rozwiązuje. Szanowni Państwo, w imię tego chciałem wszystkim serdecznie to widać. To spotkanie jest poświęcone tematom inwestycyjnym dotyczącym Myszkowa, terenu wokół Myszkowa. To spotkanie będzie nam prowadził przedstawiciel specjalnej strefy ekonomicznej w Katowicach, pan Włodzimierz Żak, który też zaprosił swoich gości, którzy merytorycznie się na ten temat wypowiedzą. Także, żeby nie przedłużać, przekazuję głos panu Włodzimierzowi. Proszę Państwa, pomysł na dzisiejsze spotkanie jest następujący. Chcielibyśmy w dwóch częściach, będzie trzeba na kawę, przedstawić Państwu taką bazową informację, która być może dla Was stanie się użyteczna. Ja uważam, że tak, a tak naprawdę nie, bo to każdy z Was patrzy na swoje własne podwórko jako prowadzący biznes. Państwo nieraz macie różne pomysły. I chcielibyśmy, żeby wesprzeć Was w podpowiedzi, gdzie można ewentualnie pewnych środków na wsparcie takich pomysłów szukać. Te na moje doświadczenia powodują, że ja bardzo często widzę różne starania, różne przygotowania. Natomiast zawsze na końcu, proszę mi wierzyć, to ja jestem tak zaszczepiony między innymi przez władze mojej firmy, gdzie my, mimo że jesteśmy spółką, gdzie przewaga ma Skarb Państwa, to tak naprawdę mamy nastawienie proinwestycyjne i my, jak tylko jest możliwe w przepisach prawa działania na rzecz przedsiębiorców, to po prostu to czynimy. I efekt tego jest taki, że jak strefa startowała w 1996 roku z obszarem 827 hektarów, dzisiaj rozrosła się do 1900 ponad hektarów i znajduje się na terenie 20 kilku gmin. Dlaczego inwestycje są takie ważne? Otóż z punktu widzenia spojrzenia państwa chciałem podkreślić, że inwestycje dają państwu rodzaj takiego motoru napędowego. Możecie państwo dzięki inwestycjom realizować nowe pomysły. Czasami życie jest nieodzowne. Sprzedajecie jakiś produkt A, okazuje się, że ten produkt A już nikt nie chce kupować. Stał się niemodny. Być może ktoś inny w świecie czy w regionie zastosował jakiś inny pomysł. No w tym momencie państwo musicie się do tego sprawnie dostosować i podążać za życiem gospodarczym, które tutaj jakby zawsze niestety nas wyprzedza, ale jak nadążamy, to jeszcze nie jest źle. Ważna jest sytuacja na rynku. To nie przypadkowo, że my dzisiaj rozmawiamy. Dlatego, że ja tu napisałem takie mądre słowo, cykl koniunkturalny, państwo wiecie, o co chodzi. Po prostu jest koniunktura albo zła, albo dobra. I w życiu jest tak, że to biegnie po sinusoidzie, czyli raz jest lepiej, raz jest gorzej. I te kryzysy na gospodarkę spadają od czasu do czasu. W tej chwili też mamy kryzys. W różnych branżach on się różnie objawia, bo są branże, które na kryzysie bardziej zarabiają, są branże, które wyraźnie na kryzysie tracą. Generalnie gospodarka na kryzysie zatrzymuje się, czasami wręcz cofa, traci. No i w tym momencie to, w jakiej jesteśmy sytuacji, też wpływa na proces inwestowania. Tylko żeby była jasna. Nie jest wielkie odkrycie, kiedy ja inwestuję, bo widzę, że wszyscy już inwestują. Przewagę konkurencyjną zdobywać będziecie Państwo wtedy, kiedy zainwestujecie wcześniej niż Wasi konkurenci. A najtaniej będzie to wtedy, kiedy zrobicie to w kryzysie. Przepisy lokalne, jakie mamy podatki, czy one zachęcają nas do inwestowania, czy nas zniechęcają. Możemy również patrzeć na zasobność gospodarza. Czy ja jako gospodarz, czy państwo jako gospodarz ma na tyle pieniędzy w budżecie, żeby wyasygnować na pewne rozwiązania. Tu czasami jest niestety brutalna prawda, że państwo wysyłacie określone oczekiwania do tego włodarza, a włodarz rozkłada ręce i mówi, no sorry, krótka kołdra, jak dam wam, to muszę zabrać komuś innemu. To są trudne rzeczy,
Niemniej jednak dobrze, jak jest jakaś myśl przewodnia przez lata pokazująca, jakie mamy zamiary i co chcemy rozwijać. Ta myśl przewodnia powinna być, później o tym będę mówił, wskazana w strategii i ta strategia powinna być, abstrahując od różnych upodobań, powinna w pewnych podstawowych aspektach być kontynuowana. Bez względu na to, czy jestem takich poglądów, czy wyznaję rozwój takiej branży, a nie innej, wydaje mi się, że to jest ważne. Ważna jest cierpliwość społeczna i to jest niezwykle trudna sprawa. Bo ja mogę powiedzieć, ok, zrobimy tą strefę ekonomiczną mieszkową, ale proszę Państwa, żeby ją zrobić, potrzeba trochę lat. Pola węgierskie rozciągają się w Myszkowie od Urzędu Skarbowego, co tu jest Urząd Skarbowy, do ulicy Folwarcznej, to jest tu. Obejmuje on dwa obręby ewidencyjne, ponieważ ten teren do ulicy Jesionowej. O, do ulicy Jesionowej tutaj, to jest teren Myszkowa, natomiast od ulicy Jesionowej do ulicy Folwarcznej, to jest teren odrębu Węgrzy. Można rozpocząć procedurę. Procedura polega na tym, że po podjęciu uchwały przez Radę Powiatu, Zarząd Powiatu w Myszkowie podejmuje następną uchwałę o przeznaczeniu tych terenów do sprzedaży i jest 6-tygodniowy okres wywieszenia wykazu i po tym terminie można wszcząć procedurę przetargową poszczególnych działek. Tego systemu, który w tej chwili budujemy, to jest tak jakby kumulacja 4 doświadczeń budowy systemu obsługi inwestora w naszym województwie, budowania pewnego kapitału relacji i współpracy z gminami w kontekście obsługi inwestorów. Ale o tym powiem troszeczkę dalej w szczegółach. Ja zamierzam mówić po pierwsze to, pokazać Państwu, że my mamy to szczęście, że województwo śląskie jest regionem atrakcyjnym inwestycyjnym. Atrakcyjność naszego regionu wiąże się z jego lokalizacją przede wszystkim. To jest budowanie dróg. Państwo widzą północ, południe, wschód, zachód. Odległość od, niedaleko odległość od 6 stolic europejskich w ciągu 15 lat. Liczba mieszkańców w naszym regionie się zmniejszyła. Domniemywam, że to samo dotyczy zarówno powiatu myszkowskiego, jak i miasta Myszków. I zwracam uwagę jeszcze na jedną rzecz, której nie widać w statystykach, bo to widać w statystykach. W statystykach nie widać tego, że duża część młodych ludzi, która gdzieś tam studiuje w świecie, ewentualnie wyjeżdża, pracuje tam i żyje bardzo dobrze. Nie przemerytowują się ze swoich rodzinnych miast, bo płacą tu podatki. Ale wartość dodaną dla gospodarki kreują gdzie indziej. Proszę to zauważyć. Jeżeli w tych miejscach, gdzie oni są, stworzone im zostaną warunki lepsze do życia, a ja to nazywam jakością życia, do tego się jeszcze potem odniosę, to tam zostaną i nawet tych podatków tutaj nie będą płacić. To jest jedno z zagrożeń, którego nie widać, a wyzwaniem, przed którym stoi też nasz region.